Hello and welcome back to The Witcher 3 Wild Hunt. I will be going to Italy tomorrow, so I will not be able to do anything. So today I will try recording about 4 or so episodes, as much as I can, so that there will be some content across the 2 weeks I'll be out. So yeah, I'm back in my room. There is no furniture, so I think there is an echo. So yeah, and it's hot in here. I'm in the hottest room in the whole house. There is no air conditioning and I cannot use the fan, so forgive me if I sip a bit of my drink here and there and refill it from time to time. So that's it. I can hear echo, so I don't know if you will be able to hear it. It really is a different sound when there is nothing, absolutely nothing in the room. Except for the desk and the stuff that I used to paint and... Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. Maybe, maybe not. Let's hope there are no boobs around here. Oh, for fuck's sake. Kto to? Co oni tu robią? Just as I say that. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krevan es pan et quam han maha. I Wiedźmin z Rivii. Kedmin. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krevan? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieni. So it was him? Nadmijcie się czegoś? Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Well, I didn't expect to come here too. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Maybe, maybe not. Nie, ale to wasza cecha gatunkowa, więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach, a zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o niej romantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Holy fuck. True Picasso. A weird reminder that Geralt
And trees. Or Yennefer, for that matter, are infertile. Because it is a very important information. This is taking longer than loading your save. But, whatever. Maybe it just feels longer because there is a cutscene. I need to keep talking on this because I will forget to cut it out. I do not have anything to write on, so I won't remember where it was, and I cannot. Don't have the time to rewatch this. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam. Ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmorem. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je. We śnie. A tak, ona jest romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Eredinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśnij je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Skinship. God damn it, it's hot. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie.
ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Erebina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz? Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Erebina do zatoki. Oh, I think it's the post. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadę. I don't think you can hear it actually. Which is good. But now I'm talking about stuff you don't know about. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Oh no, it was probably just ads. I'm waiting for a package. Ciekawe, co to za mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam na Wygradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Level after level. Wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Musimy dotrzeć na Wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. Nobody should be. I mean, if you want to, just don't force your beliefs on other people. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. I don't know how to break it to you, but he's dead. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel cały i zdrowy siedzi na Wyspie Świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. How? Bullshit. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nich zobaczę. Gdzie? Geralt is getting old. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Może jakoś się dogadamy? Tak, dogadamy się. Idźcie na górę. Szef czeka. Kurwa! To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. Oh, here. Come on, Ciri. Proszę, proszę, kogo ja widzę? How? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Jak dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Hola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwelf! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce Pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo podszyć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po Skurwielu Juniorze. W całym swoim nędznym życiu Junior nie pomógł nikomu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu.
Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęk, że już nie muszę. 2 tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są 2 razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja 2 razy więcej koron w mieszku to 2 razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali, jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt, czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Well, na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Po co idziemy do Jesiotra? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrą. Friends with benefits. Wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wypłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. Duszę. Mości Wiedźminie! Pomóżcie Białogłowie w potrzebie! Sorry, I don't have time for you. Charakterni, co? Is it not being picked up? Because that would be great. There are people going past my door and talking. Byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Even though they know I'm recording. To było gdzieś w Zerikanii? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... już. Okej. That's nice.